To olimpiada, w której przełamywanie własnych barier jest o wiele cenniejsze niż bicie rekordów. W Wodzisławiu Śląskim odbyła się 14. powiatowa olimpiada osób niepełnosprawnych. Z rywalami, a także, a może przede wszystkim z własną niepełnosprawnością, walczyło 210 zawodników. Na tej olimpiadzie szczery uśmiech znaczył więcej niż złoty medal. W tej olimpiadzie chodzi o to, jakiś szczególny wynik sportowy, ale sam udział jest potwierdzeniem takiego uczestnictwa w integracji społecznej, w normalnym życiu naszego społeczeństwa. Udział w olimpiadzie jest też dowodem na to, że niepełnosprawność nie musi stanowić bariery nie do pokonania. Emocje sięgają zenitu, ale ten uśmiech i te emocje są takie bardzo szczere. Zawodnicy rywalizowali w 13 konkurencjach, a wśród nich m.in. bieg sprinterski, pchnięcie kulą, rzut piłką palantową, skok w dal, strzały do bramki, rzut piłką lekarską, rzuty do tarczy czy podnoszenie ciężarów. Jest to dla nich bardzo ważne wydarzenie, oni się do tego przygotowują od dłuższego czasu. Oni zawsze cieszą się już na myśl o tym, że mogą wystąpić właśnie w takiej olimpiadzie, kiedy mogą pokazać się takimi, jakimi są. I na tyle, na ile potrafią być wśród takich normalnych, powiedzmy, ludzi, tak, w społeczeństwie. Bo akceptacja przez społeczeństwo jest dla nich o wiele ważniejsza niż wynik sportowy, choć ten drugi wcale nie był taki bez znaczenia. Zawsze przygotowania, zawsze są. Forma bardzo dobra. I to przygotowanie do zawodów różnych. No, ćwiczyć zawody sportowe. Do domu trenowałam biegi. Dobrze się przygotowałam. Dobra zabawa na pewno. A dobra zabawa podczas tej jednej z największych imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w regionie była przecież najważniejsza.